Kolejna analiza, kolejna wręcz podręcznikowa transakcja z jednej ze strategii, które pokazujemy w ramach prowadzonych sesji tradingowych na żywo każdego dnia. Koniecznie oglądaj do końca, żeby zobaczyć, gdzie możesz się nauczyć tej strategii, a teraz zobacz proces decyzyjny Agnieszki, który doprowadził do otwarcia transakcji i zamknięcia jej z zyskiem. Na Szwajcarii jest ciekawa sytuacja, bo na dole mamy target z 25 października. Tutaj mamy, można by było się ustawić reakcyjnie, bo mamy wolumen, jest to wolumen longowy i mamy target PSND. Z 25 października można by się tutaj było ustawić reakcyjnie. Na dojście też jest w sumie fajna odległość, ale miałam nadzieję, że klepną ten wolumen czerwony i dopiero wtedy dostaną pary, żeby zejść niżej. Bo no, wolumen jest longowo-shortowy, także tutaj przy wolumenie trzeba by było tym rydowym czerwonym obserwować cenę, ale jakby patrząc z high-dynk jesteśmy pod średnią. Zaraz sobie jeszcze swingi tylko oznaczę z H4, gdzie my tu byliśmy. To właśnie tutaj jakby od swingu zareagowaliśmy, tego swingu. Swing. Można by było właśnie poszukać jakiejś ciekawego momentu na wejście do tego targetu PSND, ale oni zaczynają mocniej odwracać już się. Także chyba zostanie tylko reakcja. Jakby jednak tutaj była odwrotka, bo mogło nam jeszcze raz zareagować na ten swing, na ten previous day low. Zebrać, ja bym chciała osobiście zobaczyć taką sytuację, że zostanie zebrany ten wolumen czerwony i dopiero po jego odklepaniu, no jakby ponowna próba zejścia w dół, wtedy ten target przesunie nam się trochę, będzie nam obejmował też kanał, więc będzie fajna sytuacja, żeby tutaj zagrać i reakcyjnie i na dojście, no ale zobaczymy. Musimy poobserwować. Musi tutaj stworzyć większa przestrzeń do tego. Teraz zostało nam 15 pipsów, więc za mała odległość na to, żeby na dojście zagrywać. No ale mówię, jeżeli tutaj pojawiłaby się świeca jakaś wzrostowa, odklepanie tego wolumenu czerwonego i dopiero w tej okolicy szukanie możliwości scenariusza na dojście. Ale osobiście ustawię się tutaj z reakcją, no bo jest fajna akumulacja, że tak powiem, target PSND i wolumen żółty, który też jest longowy, więc może być tak, że nam się tutaj to zepnie reakcyjnie po prostu. Także ustawię się, niech będzie to 5 pipsów, do swingu z powrotem, 5,5 pipsa na targecie PSND. Mogą nam tutaj troszeczkę zejść poniżej tego wolumenu, odklepać na wolumen żółty i dopiero wtedy reakcyjnie pójść do góry. Także ja bym tutaj Szwajcara w ten sposób widziała. No i mówię, fajnie by było zobaczyć jeszcze jednak reakcję troszeczkę do góry tutaj i dopiero wtedy ponowienie ruchu i może udałoby się zagrać jeszcze na dojście do tego targetu, ale za mocna jest tutaj reakcja już w dół. Na razie do obserwacji, ale reakcyjnie jesteśmy ustawieni na Szwajcarze, także. I to zgodnie ze strategią zlecenia oczekujące buy limit pozwoliło na zgarnięcie 5 pipsów i to tylko w ciągu godziny od otwarcia zlecenia. Gratulacje, Aga. W strategii PSND, o której mowa, mamy dwa typy zagrań. Jedno na dojście, gdzie celujemy w dużo większy target i tutaj akurat nie było ono zastosowane, ponieważ nie było tyle miejsca. I drugie na reakcję, gdzie celujemy właśnie dokładnie w 5 pipsów. Cała strategia charakteryzuje się wysokim poziomem skuteczności. Jeżeli chcesz się dowiedzieć na jej temat więcej, to kliknij tutaj, żeby przejść do spotkania, na którym bezpłatnie tłumaczymy, jak to wygląda.